7 kwietnia 2022 roku. Serdecznie witam i pozdrawiam Was, drodzy internauci, z Mikołowskiego Syjonu. A czynię to słowami biblijnego hasła, które daje nam dzień dzisiejszy, a które to zapisane w pierwszym liście Jana w 3 rozdziale, 19 i 20 wierszu, gdzie tak jest napisane. Posłuchajmy. Potem poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim swoje serca, że jeśli by oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. Drodzy, wszystko, co mówi się o miłości, składa się na jej prawdziwe świadectwo. A jest ono ciągle żywe i ważne. Dlaczego? Bo odzwierciedla nasz stosunek do Boga. Nie możemy nazywać się dziećmi Bożymi, jeżeli nie szanujemy się nawzajem, jeśli nie kochamy się wzajemnie, a przede wszystkim, jeśli tej miłości sobie nie okazujemy. Niejako karmimy się obietnicą, że nasza wiara w Boga, mówiąc kolokwialnie, robi za nas całą robotę. Niestety. W dzisiejszym fragmencie apostoł Jan przypomina nam o tak ważnym obowiązku miłości braterskiej, która niczym natrętna czy uporczywie wracająca i nie dająca spokoju myśl wzbudza wątpliwość, a nawet nas oskarża. I już we wcześniejszym wersecie apostoł Jan przedstawia, na czym właściwie polega ten prawdziwy dowód miłości. Czytamy tam: potem poznaliśmy miłość, że On nas za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. I w tej chwili myślę, że wiele wrażliwych chrześcijańskich serc zastanawia się, czy można się posunąć aż tak daleko. Wielu zastanawia się, czy w ogóle są w stanie sprostać tym zaleceniom, albo czy żyją tak, jak powinni. A zauważmy przy tym, że słowo my obejmuje również samego apostoła Jana, który mówi: jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. I w ten sposób Jan rozumie znaczenie stwierdzenia, że to nasze serce nas oskarża. Sędzią jest tu nasze serce, które wie o wszystkich naszych wewnętrznych rozterkach i powodach takiego czy innego naszego zachowania. A może nim być także na przykład nasze sumienie, a także przyznanie się przed samym sobą, jak wiele razy zawodzimy, a miłość bliźniego nie jest taka, jak powinna. I apostoł Jan nie zaprzecza, że nasze serce może nas oskarżać. Ale Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. I bądźmy pewni, że Bóg wie, ilekroć zawodzimy w miłości i wie, o co nas oskarża nasze serce. Ale musimy pamiętać też, że On patrzy szerzej, że On patrzy o wiele głębiej i zna nasze prawdziwe, te duchowe rozterki, po prostu zna stan naszej duszy. Miłość, którą się darzymy, jest potwierdzeniem, że przeszliśmy, jak czytamy, ze śmierci do życia. I pomimo, że mamy świadomość, iż jesteśmy ciągle niedoskonali z miłości, to zostaliśmy zrodzeni z Niego i jesteśmy Jego dziećmi. Czytamy bowiem: jeżeli wiecie, że Bóg jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Prawda jest światłem, jest słowem i źródłem naszego życia. Poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas. Możemy więc mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie. Dlatego, kochani, tak na koniec, pamiętajmy. Pomimo, że czasami czujemy, iż serce nas oskarża, apostoł Jan daje nam argument. Jeśli wyznajemy grzechy nasze, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Życzę Wam dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia, do usłyszenia.